Marzyłeś o tym, żeby zostać influencerem lub po prostu chcesz zaimponować znajomym lub dziewczynie wielką ilością obserwujących? Dzięki stronie miejfame.pl możesz to spełnić. Wejdź na stronę i wybierz, czy chcesz dostać 1000 subskrypcji na własny kanał YouTube, czy może 1000 obserwujących na Insta. Pamiętaj, że zaczynając od większych liczb, o wiele łatwiej jest zostać zauważonym i docenionym przez ludzi. Dzięki naszej usłudze możesz zyskać sporo ofert sponsorowanych od największych firm. miejfame.pl Fajnych rzeczy i i kosmetyki. Kosmetyki, które w ogóle... I wow, i świeczki. I świeczki nawet własne mieliśmy. Dzięki, Karośka. Premiera. Ulubiony moment z tego roku? To... Powiem wam, że Natsu według mnie nie jest do końca sobą na odcinkach YouTube'owych. Znaczy ja to z nią nie mam jakiegoś niesamowitego kontaktu. Tam z nią raz nagrywałem. I te niektóre rzeczy to są takie... No widać, że ona jednak wie, że nagrywa dla młodych i trochę inaczej się zachowuje właśnie na tych odcinkach. Odrobinkę, nie? Nie jakoś dużo, ale tak widzę, że troszeczkę jest inna. To chyba by mi się nie udało, bo takie teksty naszych piosenek to było serio niesamowite. Miałam po prostu ciary. O Boże, przestańcie pisać, że Natsu jest w ciąży. No przestańcie pisać, bo ktoś tam gdzieś coś palnął, tak jak często ktoś coś mówi. No w przyszłym roku się będę napierdalać, nie? W oktagonie będę walczyć, a wy piszecie ona jest w ciąży, ona jest w ciąży. Tak kurwa, będzie się tłukła w oktagonie w 9. miesiącu. Uuu, brawo widzowie, wspaniała dedukcja, brawo. Dobrze ogarnięte, kurwa, brawo. Luks. Oj. No chyba, że walczy w grudniu, nie? W połogu. Albo będzie walczyła w ciąży, albo w połogu. Nie wiadomo, widzowie, nie wiadomo. Brawo. Casting, który zorganizowałam, gdzie poznałam czasu, 100% mojej energii i siły. Chciałabym się w to zaangażować. No dobrze, ale dlaczego kurwa jest tytuł Odchodzę z YouTube'a? Dlaczego? Dlaczego? Tak, żeby wrócić do was z projektem. Już nie tak intensywnie i nie będziemy już tak dużo jak wcześniej. Ale wracając do projektu, no to tak jak wiecie... Czyli co, jebany clickbait. Natsu zaczyna rok od kolejnego clickbaitu, a clickbait to trochę oszustwo, a oszustwo to się nazywa scam. Był się casting i to, ile osób i kogo wezmę do mojego projektu, dowiecie się w dniu startu mojego projektu. Uzyskać taką nową... Ja pierdolę, kurwa nie mogę z tych youtuberów. Odchodzę z YouTube'a, nie? Brzmi jakby odchodziła. Że już kończy karierę, tak jak na przykład Stew, a tak naprawdę kurwa nie będzie przez 3 tygodnie nagrywać. Wow, wow, to ja kurwa mam przerwę. Ostatni odcinek wypuściłem 40 dni temu. To mogłem nagrać, że odchodzę z YouTube'a. Bo już miesiąc nie nagrywam. Wow. Ja pierdolę, te youtuberzy to są... Przecież ten projekt startuje, podejrzewam, chyba w lutym już albo w marcu. No to lada chwila, no 2 miesiące, Boże. Na Instagramie pewnie i tak będzie wrzucała wszystko... No ale zaraz powie jakaś dziewczynka, ale ona powiedziała, że odchodzi z YouTube'a, a nie z Instagrama. No tak, tak, kurwa, zaoraliście mnie. Kreatywną energię do działania. Nie, ja nie lubię po prostu takich clickbaitów. Nie wiem po co to jest. Nie można wrzucić normalnego odcinka, a na przykład mam wam coś ważnego do powiedzenia. No chyba, że już takie tytuły wykorzystała. Niech no zerknę. Mam wam coś... Nie, nie ma takiego tytułu. Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Widzicie? To mogła zrobić. To wszystko? To nie. Czyli taki film trutu, tutu, pęczek, trutu. 2 miesiące nie będę nagrywała, ale musiałem dać tytuł, że Ola Boga, koniec kariery, odchodzę z YouTube'a.